Tym razem w ramach cyklu Dobre Bo z Regionu odwiedzamy browar Jedlinka, ze sprawą którego po blisko stuletniej nieobecności piwowarstwo powróciło do Jedliny Zdroju. 1 maja 2014 roku browar na nowo rozpoczął swoją działalność po około 100 latach nieobecności w Jedlinie Zdroju. Skąd pomysł na reaktywację browaru? W tej chwili w Polsce przemysł czy działalność małych browarów bardzo się rozwija i postanowiliśmy wykorzystać rosnące zainteresowanie piwoszy piwami regionalnymi z małych browarów rzemieślniczych, restauracyjnych, a ponieważ to miejsce podsunęło nam ten pomysł, bo tak jak pani powiedziała, 100 lat temu zamknięto tutaj przypałacowy browar, postanowiliśmy nawiązać do tej tradycji i ponownie browar tutaj otworzyć. W chwili obecnej warto też zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju, ale na Dolnym Śląsku w szczególności, powstaje bardzo dużo browarów podobnych do naszego. Są to browary albo rzemieślnicze, albo restauracyjne i generalnie widać, że ludzie podróżują sobie od browaru do browaru. Rozwija się taka turystyka i kultura picia piwa z tych małych browarów i tak naprawdę no im więcej nas, tym lepiej. Chcielibyśmy, żeby Dolny Śląsk był takim zagłębiem piwnym, gdzie właściwie gdzie by się nie ruszyć, to zawsze znajdzie się jakieś miejsce, gdzie można napić się dobrego, smacznego piwa z lokalnego browaru. Z Państwa strony internetowej można się dowiedzieć, że jest to jedyny tego typu browar w Polsce. Co wyróżnia go wśród innych browarów? Wyróżnia go to, że to jest cały kompleks. Oprócz tego, że jest tutaj browar, czyli miejsce, gdzie piwo się waży, jest karczma piwna, w której można piwa się napić, to nad browarem mamy jeszcze pokoje hostelowe. Jest to formuła bardzo popularna w Bawarii, ona się tam bardzo dobrze sprawdza. Jest bardzo dużo małych browarów, które właśnie oferują miejsca noclegowe gościom, którzy woleliby nie wsiadać za kółko samochodów po wizycie w browarze i postanowiliśmy połączyć te dwie funkcje, czyli funkcję miejsca, gdzie można dobrze zjeść, napić się smacznego piwa na noc, zostać i rano wypoczętym, odświeżonym można wracać do domu albo udać się w dalszą podróż, na przykład do następnego browaru na terenie Dolnego Śląska. Jak pomysł prosto z Bawarii sprawdza się w Polsce, w Jedlinie Zdroju? Ile turystów Państwa odwiedza? Czy są to tylko i wyłącznie turyści z regionu, czy zdarzają się również turyści z całej Polski? Turyści są właściwie ze wszystkich zakątków Polski w tej chwili. Mamy gości z całego kraju, przyjeżdżają również goście z zagranicy, na przykład Czesi bardzo często przyjeżdżają do nas. Zdarza się, że przyjeżdżają też Niemcy. Generalnie pomysł, no to był strzał w dziesiątkę. Nie możemy narzekać na brak gości. Czasem możemy narzekać niestety na brak piwa, bo popularność jest tak duża, że no nasze możliwości produkcyjne niestety nie wyczerpują tutaj całego potencjału tego miejsca i czasem okazuje się, że tak jak w tym momencie jednego z naszych czterech podstawowych piw nie ma. Musimy poczekać, aż piwo dojrzeje, wyleżakuje i będzie go można ponownie napić się w naszym browarze. Proszę opowiedzieć nam w takim razie o samym procesie produkcji piwa oraz o gatunkach, które Państwo oferują. Proces produkcji piwa to jest w zaokrągleniu plus minus miesiąc czasu. Najpierw piwo jest ważone, następnie ono fermentuje i leżakuje sobie w naszych tankofermentatorach. W tej chwili mamy cztery takie tankofermentatory. Natomiast zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego postanowiliśmy rozbudować tę część naszego browaru i już niedługo uruchomimy jeszcze dwa zbiorniki leżakowe, w których dodatkowo będzie można wyleżakować 1600 litrów piwa. W naszym podstawowym pakiecie mamy cztery rodzaje piwa. Jest to jedno piwo pszeniczne, piwo górnej fermentacji Pszeniczny Pan i mamy też trzy piwka lagerowe. Czerwony Baron to jest taki czerwony lager, mamy marcową damę, czyli piwo w stylu marcowym uważone i tradycyjnego pilsa Jaśnie Książę. Oprócz tego średnio co 3 miesiące wprowadzamy jeszcze do sprzedaży jedno piwo sezonowe. W ubiegłym roku były to 3 piwa. No i mamy nadzieję, że w tych cyklach będziemy cały czas nasze portfolio rozszerzać. To teraz dwa słowa dla laików. Czym Państwa piwo, Państwa produkowane tutaj na miejscu, różni się od zwykłego piwa ze sklepowej półki?
W tej chwili na sklepowych półkach są już piwa z browarów rzemieślniczych, regionalnych, także tutaj taki zwykły laik, tak jak pani powiedziała, ma w tej chwili już dostęp do piw podobnych jak piwa z naszego browaru. Natomiast naszego piwa na pewno nie znajdzie się na żadnej sklepowej półce w żadnym sklepie w Polsce. Jest to piwo, którego można napić się tylko i wyłącznie tutaj u nas. Jest to piwo produkowane z naturalnych składników. Do produkcji używamy tylko słodów, chmielu, drożdży i wody. Nie dodajemy żadnych dodatków, także piwo jest jak najbardziej tradycyjną metodą przygotowywane. Ile osób, ile pracowników bierze udział przy procesie produkcji piwa? W procesie produkcji piwa tak naprawdę w tej chwili biorą udział dwie osoby. Jest to nasz główny piwowar, który stworzył i opracował całą technologię produkcji i on czuwa koncepcyjnie nad wszystkim i nad jakością. Natomiast mamy tutaj jeszcze młodszego piwowara, czyli człowieka, który na co dzień dogląda tutaj, aby cały proces przebiegał zgodnie z wszystkimi procedurami, aby wszystkie temperatury, terminy były dochowane. Także no, są to dwie osoby. Jest to nasz główny piwowar i młodszy piwowar. Oprócz samego browaru, samej produkcji piwa, mają Państwo do dyspozycji również bar oraz część restauracyjną. Dokładnie tak. W barze oprócz naszego piwa można też skosztować napojów, również produkowanych przez nas. Bardzo dużą popularnością cieszy się na przykład lemoniada, którą tutaj sami produkujemy na bieżąco. No i mamy część restauracyjną, tak jak Pani powiedziała, z piecem opalanym drewnem, gdzie podajemy pizzę, podajemy dania z pieca, dania z grilla, także każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Browar funkcjonuje od roku w tej takiej nowej odsłonie. Jak może Pani w kilku słowach podsumować ten rok? Czy był to dla Was dobry rok? To był zdecydowanie bardzo dobry rok. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że to miejsce będzie się cieszyło aż tak dużą popularnością. I też, że zostanie naprawdę bardzo dobrze przyjęte, zarówno miejsce samo w sobie, jak i piwa, które produkujemy. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby medale, które nasze piwo Pszeniczny Pan w ubiegłym roku na festiwalach i konkursach zdobyło. Natomiast takim ukoronowaniem wszystkich nagród tego piwa było uzyskanie przez nie tytułu restauracyjnego piwa roku, które przyznaje Bractwo Piwne z Łodzi.